Dobry wieczór Państwu. Anna Grunwald. Mówię do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1. Mam przyjemność powitać Was na wystawie Równorodność, której poświęcone jest dzisiejsze spotkanie z twórcami tej wystawy i pozwólcie, że przedstawię Agata Pyzik. Dzień dobry Państwu. Jestem krytyk, to jest mój debiut, debiut kuratorski. Tomasz Armada. Dzień dobry Państwu, ja jestem projektantem i artystą wizualnym. Bratek Robotycki. Dzień dobry, ja jestem pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Szanowni Państwo, wystawa Równorodność otwarta wczoraj dla publiczności w takich trudnych dla nas okolicznościach, ponieważ wiemy, że za dwa dni będziemy musieli zamknąć ją dla Państwa na miesiąc. Wiemy, że będzie otwarta ponownie w grudniu i wszyscy ją zobaczymy. Wystawa powstała w ramach projektu Rzeczy Kultowe, który realizujemy od 3 lat w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, gdzie przyglądamy się fenomenom, zjawiskom masowym, ale także takim, które charakterystyczne są dla baniek opiniotwórczych w takim spektrum naszego zainteresowania pozostaje kultura współczesna, kultura masowa, zwłaszcza ostatnie 30-lecie po transformacji. W ramach tego projektu prezentowaliśmy Państwu w zeszłym roku wystawę cieszącą się dużym zainteresowaniem i też wywołującą wielkie dyskusje w różnych środowiskach. Była to wystawa Disco Relax, wreszcie Wcielenia Jelenia. Tą wystawą Równorodność chcieliśmy rozpocząć sezon jesienny wystaw, które podsumowują już projekt dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałabym teraz porozmawiać z każdym z twórców wystawy o jego roli, o tym, w jaki sposób pracował nad tą wystawą. Tomek, zwracam się do Tomka Armady. Jak zareagowałeś, kiedy muzeum, czy dokładnie my, zwróciliśmy się do ciebie z propozycją, byś stworzył swoją własną kolekcję, ale żeby to jednocześnie była kolekcja, która jest w pewnym sensie etnograficzna. Ja tylko zarysuję tło. Przypomnę, że poznaliśmy się wspólnie na takiej grudniowej debacie, którą organizowaliśmy w muzeum, która była poświęcona gustom, o których dyskutowaliśmy bardzo żywo i Tomek był uczestnikiem, był zaproszoną osobą na tą debatę i kiedy poznaliśmy się, poczuliśmy, że no jest osobą, której chcemy powierzyć właśnie stworzenie kolekcji, która będzie mogła stać się kolekcją muzealną, a jednocześnie będzie oddawała ducha współczesności. Czyli jak zareagowałeś na tą propozycję? Ja zareagowałem po prostu, prawie zemdlałem, bo jakby to było spełnienie moich marzeń. Wcześniejsze moje kolekcje krążyły jakby wokół tematu etnograficznych. Nie wiem, byłem uczestnikiem wielu projektów takich na przykład międzynarodowych, w których musiałem robić rzeczy inspirowane etnografią, czy to właśnie polską, czy ukraińską. I jakby też moje takie kolekcje wcześniejsze krążyły wokół takich namiastek właśnie etnografii, jakiegoś takiego swojego rodzaju folkloru, czy takiej, nie wiem, kultury ludowej, jakby, nie wiem, czy to małomiasteczkowej, czy to łódzko-bałuckiej, czy wiejskiej, czy blokowej. I zawsze interesowała mnie właśnie takiego pewnego rodzaju swoistość danych obszarów i jakby oryginalność kultury jakby wizualnej, szczególnie mody, jakby regionów albo jakichś takich dziwnych, w sensie to nie była taka etnografia w klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko bardziej takie, nie wiem, moje odczucie na ten temat albo jakieś moje obserwacje na temat mody, czy też w ogóle jakby kultury materialnej związanej z tekstyliami ogólnie, szeroko pojętymi. I nie wiem, no poczułem, że to jest jakby ogromny ciężar
i jakby duże wyzwanie, i dlatego poprosiłem o współpracę Agatę Pyzik, z którą chciałem już wcześniej pracować. A powiedz, jak wyglądała ta praca, jak wyglądała praca nad koncepcją tej kolekcji, bo nasze rozmowy no, na początku krążyły wokół dwóch tematów, w końcu dokonaliśmy takiego wyboru, żeby to były jednak typy ludowe. Pewnie Bratek powie nam więcej na temat samej idei XIX-wiecznej, tej takiej typologii, ale jak ta praca właśnie wyglądała nad koncepcją? No, na koncepcję to wyglądało to tak, że na początku właśnie krążyliśmy wokół tematu ciała i jakby ja byłem trochę przerażony tym tematem, bo jakby wydawało mi się, ciało wydaje mi się odległe w mojej praktyce artystycznej, bo zawsze po prostu próbuję każdego ubrać od stóp do głów jak talibowie po prostu swoje kobiety. No i dlatego panicznie zgłosiłem się do Agaty Pyzik, która po prostu... No, tak jak mówiłem wcześniej, mi fascynowała w jakiś sposób, imponowała mi swoją wiedzą i tym, że jakby ona jest jakby na obrzeżach tak naprawdę świata sztuki i jakby wydawało mi się, że jakby jest pomiędzy nami takie połączenie, bo jakby funkcjonując na takim obrzeżu, jakby można bardziej coś dostrzec, jakby się od tego zdystansować i no nie wiem, jakby fascynowała mnie od dłuższego czasu, znałem jej teksty, książki i po prostu do niej się zgłosiłem. No i ta kolekcja była w sumie pierwszą taką moją kolekcją, która była na takim poziomie rozbudowana teoretycznie. Wcześniej to zazwyczaj była jedna jakaś tam historia napisana tak mgliście, bardziej poetycko, albo w ogóle nie napisana. I ona eklektycznie łączyła wiele wątków, a w tej kolekcji jakby tak naprawdę musiałem od początku stworzyć 12 poszczególnych mini kolekcji lub instalacji, które każda z nich miała po prostu oddzielny swój moodboard, czyli taką planszę inspiracji, jakby była jakby totalnie inną historią. No ale pomimo tego, że ta kolekcja była też tak jakby powstawała, że właśnie z jednej strony powstawała materialnie, z drugiej strony teoretycznie, jakby to się ciągle uzupełniało, jakby jedno drugiego nie wyprzedzało. Ale mimo to pozwoliłem sobie na bardzo dużo eksperymentów i sam na początku nie wiedziałem za bardzo, dokąd zmierzam z niektórymi projektami, bo jakby to było coś, co musiałem przetestować, czy jakieś tam rozwiązania, tkaniny, konstrukcje i jakby w trakcie się coś okazywało. Nagle się pojawiał jakiś materiał, który mnie zafascynował i musiałem zmienić jakiś tam projekt. I jakby z Agatą się wymienialiśmy po prostu spostrzeżeniami i z wami też. A powiedz Tomek, które stroje projektowało ci się łatwo? Które pomysły przyszły do ciebie od razu, a z którymi były większe trudności? Znaczy, wydaje mi się, że ja właśnie dzisiaj nad tym myślałem i dotarło do mnie, że ja miałem tą kolekcję już w głowie dużo wcześniej, tylko że zanim to się ze mnie wyroiło, to trochę potrwało, bo ja byłem przemęczony takim autowyzyskiem teatralnym, który jakby wcześniejszy rok to miałem bardzo intensywny. W ciągu roku zrobiłem 12 premier teatralnych w całej Polsce. No i jakby gdy tylko odsapnąłem, gdy był ten lockdown, to miałem czas wtedy odciąć się od tego wszystkiego i jakby wtedy dzięki właśnie Agacie, dzięki Ani, dzięki Bratkowi, naszym wspólnym wieczornym rozmowom, te rzeczy po prostu się zaczęły ze mnie jakoś wyrajać i pierwsza przyszła do mnie stacja emerytki i potem po prostu sukcesywnie każdy kolejne się pojawiały Fajnopolacy i tak dalej, i tak dalej. Najdłużej mi zajęły te rzeczy, które nie są ubraniami, bo jakby wiedziałem, że niektóre z tych stacji nie mogą być ubraniami, bo jakby medium tkaniny i ubranie jest jakby dla mnie jakieś takie, ma swoje ograniczenia, no i wiedziałem, że na przykład taką stację alternatywki czy nie wiem, pary gejowskiej nie będę mógł jakby fenomenu tego przedstawić za pomocą ubrań.
i dlatego zapraszam innych artystów do współpracy. Powiedz Tomek, gdybyś miał pokrótce tak omówić poszczególne typy czy poszczególne stroje i zwracając uwagę na zastosowane przez ciebie tkaniny, kolory, tak żeby być takim mini przewodnikiem jeszcze zanim oprowadzisz kuratorsko i Agata też to uczyni w najbliższym czasie po wystawie, pewnie w takiej wersji wirtualnej, to gdybyś mógł omówić poszczególne typy i powiedzieć parę słów na temat właśnie wyboru tkanin, kolorów, faktur, być może formy, którą zaproponowałeś. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie ta kolekcja jest taka, jakby to jest pierwsza moja kolekcja, która jest taka szaro-bura i taka właśnie jest zrobiona z normalnej tkanin, jakby nie, narzuciłem sobie takie jakby ramy i króluje w tej kolekcji beż, taka cielistość, taka burość, szarość. Szara dresówka, właśnie bardzo dużo jest sztucznych materiałów, poliestrów, jakichś najgorszych polarów, z których uszyłem garnitury i koszule, w których się w ogóle, jak się to założy, to po prostu po 10 sekundach już ma się dosyć i chce się to zdjąć. Jakby pierwszy raz w tej kolekcji w sumie też miałem coś takiego, że bardzo wyraźnie podzieliłem, że właśnie coś jest męskie, coś jest damskie, bo zazwyczaj totalnie ignorowałem ten podział. No i tutaj mamy właśnie takie typowo męskie tkaniny, typu, albo typowo kobiece. No dużo jest też takich inspiracji bazarowo, pepkowo, wystrojowo wnętrzowych, jakby inspirując się właśnie takimi, takim wzornictwem przemysłowym współczesnym i tym, w co się ubierają Polacy, czym się otaczają. No ale też jak to w mojej praktyce bywa, właśnie dużo jest rzeczy też z lumpeksu, jakby z odzysku. No tak, ale nie wiem, czy mam omawiać też poszczególne jakby te stacje, czy tak ogólnie starczy? Jak chcesz, może nasi widzowie po prostu będą chcieli zadać jakieś pytania, wtedy możemy doprecyzować. Warto też wspomnieć, że w momencie, kiedy ja mówię, albo potem będzie mówił też bratek robotycki, w naszym tle Państwo widzą wystawę w takim wolnym tempie, te poszczególne etapy wystawy, poszczególne typy. Już wspominałeś o tym, że część... Projekty wszystkie, większość w zasadzie należy do ciebie. Część uszyłeś sami, o tym pewnie też powiesz, ale powiedz też o artystach, których zaprosiłeś i wyjaśnij też, dlaczego właśnie tych artystów zaprosiłeś, co dzięki temu chciałeś wnieść do tej kolekcji. To pierwszymi artystami, których zaprosiłem do tworzenia tej kolekcji byli ludzie, z którymi już wcześniej pracowałem, czyli byliśmy w takiej grupie Dom Mody Limanka i jest to Sasa Lubińska i Kacper Szalecki. Oni robili jakby całą identyfikację wizualną wystawy, no a oprócz tego jakby przez to, że bardzo dobrze się dogaduję z Sasą i jakby mamy bardzo podobne umysły, no to zaprosiłem ją do stworzenia dwóch stacji na tej wystawie i ona stworzyła film właśnie o alternatywce, czyli jakby to jest nasza taka wspólna trochę parodia, jakby nie tyle tylko alternatywki, ale jakby alternatywek, czyli jakby takich młodszych, najmłodszego pokolenia Z, czy jak tam się na to mówi, ale też jakby to jest taka parodia trochę na świat sztuki w ogóle w Polsce współczesny. Oprócz tego Sasa odmalowała według mojego szkicu obraz właśnie pary gejowskiej. Oprócz nich zaprosiłem do współpracy Tarasa Gębika, który jakby oddaliśmy z Agatą przestrzeń wystawy na jego działanie, na jego performance, Ukrainiec. Oprócz tego mamy też na wystawie instalację Siksy, czyli też to jest taka grupa, w której skład wchodzi Alex Reichardt i Piotr Bulatyński i oni na wystawie zaprezentowali taką instalację, w której możemy posłuchać ich słuchowiska na temat jakby odmieńca, ale to tak też jakby stała się dla nas też taka, znaczy no oni to stworzyli i oni jakby zrobili też jakby taką dosyć krytyczną pracę na temat właśnie środowiska sztuki, ale też środowiska teatralnego.
jakby bardzo ważną rolę w procesie projektowania i wykonywania kolekcji odegrały moje asystentki, czyli Martyna Konieczny, z którą pracowałem już dużo, wiele razy wcześniej i ona mi pomogła w tych najgorszych momentach, ostatnich dniach montażu. No, a jeszcze Julia Kremplewska, z którą właśnie to był mój pierwszy projekt, który razem realizowaliśmy. Wystawie pomagało mi bardzo dużo właśnie krawcowych, z którymi już wcześniej pracowałem. Była to Małgorzata Mieczarek, która prowadzi firmę Mami w Łodzi, Agnieszka Chałupka z pracowni MUD też w Łodzi i pani Agnieszka Wysocka z zakładu krawieckiego Agnes, którą poznałem na planie programu Top Model. No i jeszcze poszczególne projekty, znaczy poszczególne stacje mają też jakby takie elementy, które wziąłem od kogoś innego i na przykład jest tam poncho mojej mamy Anny Armady, które zostało właśnie wcielone w instalację tradycyjnej pani domu. Jest biżuteria mamy mojego przyjaciela Beaty Lei i nakrycia głowy pomogła mi pracownic rozrobić pani pracownic, znaczy pani Ania Wielechowska-Olsza, która jest pracownicą muzeum. Tutaj jeszcze możemy dodać, że na wystawie także znajdują się artefakty, które wypożyczyliśmy z bardzo ciekawych miejsc, między innymi wieniec dożynkowy, który ofiarowała nam jedna z gmin spod Siedlec, który został zrobiony przez lokalną społeczność i koło gospodyń wiejskich nam ofiarowało ten wieniec. Dodatkowo mamy też wypchane zwierzęta i takie artefakty, które też Państwo zobaczą w tle pewnie w pewnym momencie i no, budzące pewne kontrowersje i wypożyczyliśmy to też z nadleśnictwa z Piaseczna, ale wrak samochodu na przykład w tej stacji Odmieniec przekazał nam pan Marian Ogonowski z takiego salonu motoryzacyjnego, właściwie to jest po prostu warsztat naprawczy z ulicy Radzymińskiej. Także no, tutaj pojawiło się bardzo wiele takich elementów, które no, wnoszą dodatkową jakość, no i też są pewnymi darami od niektórych osób. A Tomek, które ze strojów uszyłeś sam i dlaczego sam właśnie? Znaczy od podstaw tak naprawdę uszyłem tylko pracę, czy ubiór, kostium do performance'u Tarasa i kanapę do stacji Beneficjent 500+. No a tak naprawdę reszta powstawała z paniami krawcowymi, ale też jakby to wyglądało tak, że panie krawcowe w większości, nie mówię, że wszystkie, ale jakby rzeczy były szyte jako takie podstawy, na których ja potem jeszcze musiałem coś tam zadziałać właśnie takimi rzeczami, które nie do końca były wiadome, jakby nie da się ich oddać za pomocą rysunku technicznego, jakby dostawałem coś od krawcowej i potem to ciąłem i jeszcze jakby dodawałem kolejne przeróbki i jakby tak naprawdę no to każda z tych części musiała być potem przeze mnie jeszcze jakby przerobiona w jakiś tam sposób. No tak. I jakby to była też w sumie pierwszy taki projekt, w którym jakby nie byłem tylko krawcem, ale byłem też tapicerem, bo jakby właśnie tą kanapę musiałem zrobić tą gigantyczną torebkę, która jest po prostu no, takiej wielkości, że człowiek by tam albo dwóch ludzi by mogło do niej wejść i to by po prostu hardcore ją uszyć. Tomek, ponieważ zadam teraz pewnie serię pytań Agacie, też mam nadzieję, że wywiąże się rozmowa. Gdybyś mógł skomentować w taki osobisty sposób, jak ty odczytujesz ten tytuł Równorodność? No to właśnie wydaje mi się, że ten tytuł, który właśnie niby powstał przypadkowo, no to jednak nie jest przypadkowy, jakby bardzo mocno oddaje sedno tych naszych rozważań i no tak jak wydaje mi się, że ten tytuł, tak jak stworzona przez nas koncepcja ma jakby pokazać ten właśnie przekrój panoramy społecznej, która jest bardzo różnorodna, właśnie podzielona i bardzo rzadko dochodzi do spotkań i do porozumień między tymi bańkami, które ukazaliśmy na wystawie, tymi typami.
I na naszej wystawie właśnie próbujemy stworzyć przestrzeń dialogu dla tych niby fikcyjnych postaci pomiędzy tymi bańkami. I jakby każda z tych postaci w równym stopniu została przez nas dekonstruowana, została przez nas albo obśmiana, albo jakby podwyższona, została przez nas zdekonstruowana, steatralizowana i jakby usztuczniona. Bo chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę te role społeczne nam narzucane, te stereotypy i podziały są bardzo sztuczne i że jakby no wydaje mi się, że właśnie osoby zamieszkujące nasz kraj jakby łączy tylko to, że w sumie jakby żyją w jednej przestrzeni, ale poza tym to niewiele nas wszystkich łączy i właśnie więcej nas dzieli i o innych myślimy właśnie bardzo źle, albo właśnie rasistowsko, albo w jakiś tam, nie wiem, seksistowski sposób, jakby, nie wiem, jak o jakiś, jakby wszyscy siebie wzajemnie krytykują, naśmiewając się z siebie, z tych powiązań, które jeszcze jakieś tam się w ogóle jeszcze jakiekolwiek ostały, czyli, nie wiem, jakieś nasze wspólne wartości, historia, kultura, religia, kultura niska czy tam wysoka, no i jakby to jest czasem tylko jakby pusty śmiech i nic, nic nie dający nikomu i te sieci międzyludzkich powiązań coraz bardziej się rozłączają, a nasza właśnie wystawa jest skierowana przeciwko tym uproszczeniom, tym przeciwko temu właśnie klasizmowi, seksizmowi, ageizmowi i tak dalej, i tak dalej. Agato, jak zareagowałaś, kiedy Tomek zaproponował ci wsparcie przy tworzeniu koncepcji kolekcji i kuratorowaniu tej wystawy? Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, jeżeli mnie widać, że tłem za mną jest wspaniały plakat Kacpra Szaleckiego, który jest twórcą identyfikacji wizualnej. To są właśnie postacie ze Stoka i ja odkryłam 5 minut przed początkiem transmisji, że mogę stać się jedną z nich, co jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem. No kiedy Tomek do mnie przyszedł, znaczy ja jego twórczość obserwuję, nie wiem, od kilku lat i już wcześniej interesowałam się modą jako takim medium, które jest jednocześnie powierzchowne i idzie bardzo głęboko i jest jednocześnie takie, bo ja wiem, utylitarna, z drugiej strony może stać się sztuką i że jest tak bardzo pomiędzy, poza tym, że po prostu jestem fanką mody i sama w ogóle kolekcjonuję ubrania. I no, był po prostu totalnie wyjątkową osobą w Polsce. Jakby ja nie widziałam wcześniej, żeby ktoś z taką bezczelnością po prostu traktował modę, żeby jakby komentować rzeczywistość. I on też ewidentnie szedł na przekór, znaczy on mi lepiej to, co on robił, nie wiem, mój pierwszy kontakt z jego twórczością to był koncert Siksy na Ofie w 2017 roku, gdzie te kostiumy właśnie Alex Freiheit i Piotra Buradyńskiego to były jakieś pocięte, porwane polskie flagi, trochę przypominające też takie dresy z napisem Polska, które są sprzedawane i jakby no dla mnie, nie wiem, lewicowej intelektualistki, która, nie wiem, kiedyś spędzała jakieś długie debaty z ludźmi, jakby czy powinniśmy się afiszować bardziej z naszym patriotyzmem albo przywiązaniem do polskości, żeby na przykład przekonać ludzi do naszych racji w Polsce. Tutaj na przykład on to wywracał w ogóle do góry nogami, w ogóle nie zastanawiał się nad takimi rzeczami, tylko po prostu jakby to było jakieś takie działanie. Jakby czułam, że i też czułam, że Tomek jakby widzi, dostrzega jakieś aspekty polskiej rzeczywistości, ma z nimi kontakt. Ja jestem jakąś tam dziunią z Warszawy, a on jest jakby, nie wiem, no ma po prostu większy dostęp, lepiej się komunikuje z tym, jak słyszy, jak bije rytm bicia serca tego polskiego społeczeństwa. Ja wiem, że to może strasznie brzmi sentymentalnie, ale ja coś takiego dostrzegłam, więc no to była wspaniała dla mnie propozycja marzeń, dlatego że ja wcześniej bodajże jedną jakąś malutką wystawę kuratorowałam, a tutaj nagle muzeum, duża instytucja, możliwości,
i też możliwość, nie wiem, pokazania, zrobienia czegoś niesamowitego dla szerszej publiczności. Więc natychmiast mój umysł zaczął pracować i od razu przy pierwszym spotkaniu wymyśliliśmy, nie wiem, ze dwie albo trzy postaci, które na tej wystawie zostały, czyli na przykład patoinfluencerkę wymyśliliśmy wtedy, nie wiem, dziewczynę, alternatywkę i tak dalej, a potem jak już z wami zaczęliśmy rozmawiać, jakby bardziej dyskutować nad ostatecznym kształtem wystawy i tematyką, no to pojawiły się jakby kolejne postaci. No to nieuchronnie dotarliśmy do pandemii, która pojawia się właśnie jak taki cios siekierą w tą naszą pracę, bo dokładnie wtedy, kiedy się rozkręcaliśmy i naprawdę popłynęliśmy gdzieś tam wspólnie też w takim zaangażowaniu i wielkiej radości, no okazało się, że po prostu będziemy zamknięci w domu i w zasadzie razem z tą pandemią uczyliśmy się tych wszystkich komunikatorów, ponieważ pierwsze nasze spotkania w marcu odbywały się, pamiętacie, na Messengerze, potem żeśmy odkrywali WhatsAppa, potem wszystkie inne aplikacje, z którymi można było pracować. Jak ty wspominasz, Agata, tą pracę, jakby teraz mamy taką klamrę dość, czuję to, że no taka dopadła nas klamra, że kiedy dzień pokazujemy tą wystawę, dowiadujemy się, że musimy ją zamknąć i to jest trudne, dlatego cofnijmy się do tego czasu i jak się pracowało, taka trochę impresja, jak ty to wspominasz. No jasne, znaczy, tak na początku chcę zaznaczyć, że no, jest mi smutno przede wszystkim dla Tomka, bo wystawa jest świetna i chciałam, żeby ludzie mogli ją oglądać i nie wiem, oczywiście będziemy robili te oprowadzania online i, no i mam nadzieję, że nie wiem, że może już po tym listopadzie sytuacja epidemiologiczna się poprawi. Tym niemniej faktycznie no, myśmy na własnej skórze jakby pracę nad wystawą, nie móc się spotkać, ale też w pewnym sensie, nie wiem, ten stan wyjątkowy, który wtedy zapanował, być może pomógł nam wydestylować nasze własne przemyślenia na temat jakby tej polskiej społeczności, bo tak jak Tomek już napomykał, nie będę już się powtarzać, wiadomo, że zasugerowaliście ten temat typów ludowych, na początku właśnie, wtedy kiedy mój umysł zaczął działać, to tym tematem było ciało, ale szczerze mówiąc to ciało było fantastyczną inspiracją do tychże typów ludowych, ponieważ ciało i moda no, jakoś tam bardzo mocno są ze sobą związane. Nasz stosunek do ciała też bardzo mocno w ogóle określa, jakby nasza kultura jest zbudowana i wyrasta między innymi z naszego stosunku do naszego ciała i no tutaj, no to było bardzo duże źródło inspiracji, ponieważ nie wiem, wtedy mogliśmy do was przyjść z bardziej taką sprecyzowaną konstelacją i dla mnie jedną z największych wartości tych dyskusji było to, że my, nasza czwórka, sami jesteśmy bardzo różni, mamy bardzo różne doświadczenia, jesteśmy różnymi ludźmi z różnych pokoleń i z, nie wiem, z różnym też, nie wiem, spojrzeniem na Polskę i na to, co się dzieje. Więc dzięki temu na przykład ja ze swojej strony mogłam zderzyć, nie wiem, swoje wyobrażenia o Polsce z, no po prostu zrobił się wielogłos i nie wiem, no w przypadku na pewno takich konstrukcji jak, nie wiem, czy postaci, która się bierze w prostej kultury młodzieżowej i ja na przykład mogę ją sobie w pewnym sensie tylko wyobrażać, ponieważ nie dorastałam w internecie, no to na pewno jakieś sugestie Tomka były bezcenne. Kiedy pracowaliśmy nad prawdziwym mężczyzną, fantastycznie było rozmawiać z bratkiem, bardzo się dużo dowiedziałam wtedy i między innymi na przykład, ale generalnie jakby no, czy z Anią na przykład, nie wiem, to bardzo różne typy, już tutaj nie uda mi się tego powiedzieć, ale na przykład komentarze właśnie na temat czy żony Hollywood, czy tej tradycyjnej pani domu, czy jakby no, to była największa wartość, że można było
że można było po prostu skonfrontować moje wyobrażenie, które mi się wydaje, jestem publicystką i chcę to społeczeństwo zrozumieć oczywiście, ale jakby mój zasięg jest ograniczony, no ten wielogłos na pewno wzbogacił te postaci, więc to była jakaś zaleta. Agata, dlaczego te typy? Jak to się stało? Jakby powiedz też, jakie typy ludowe można zobaczyć na tej wystawie i dlaczego właśnie te krótkie uzasadnienie, bo nie wszyscy mogą zobaczyć. Nie oczywiście. Więc my robimy wszystko, żeby tą wystawę w wirtualny sposób pokazać bardziej niż w tej chwili. Możecie ją Państwo zobaczyć w tle. Wkrótce przygotujemy ją w taki sposób, żeby była do obejrzenia, no ale jednak może ktoś przyjdzie, może dzisiaj będzie zachęcony. Jest jeszcze czwartek i piątek, można jeszcze wpaść jak najbardziej. Tak, oczywiście. To znaczy, muszę powiedzieć, że być może dlatego, że właśnie wtedy pandemia i usiłowanie jej przetrwania tak bardzo pochłaniało tyle mojej energii i wysiłku, że ja w ogóle musiałam odtworzyć, jak to wszystko wyglądało, ale no mi na początku na pewno pomógł ten temat ciała i też te figury nabrały cielesności dzięki temu, ponieważ na przykład jak już mieliśmy te postaci typu patu influencerka, czyli jakby taka osoba, która zarabia ciałem i dla której jakby ciało też pokazywane w taki sposób określony jest najważniejsze, to na przykład od razu wtedy pomyślałam sobie, no ale są ludzie, którzy uważają to za skrajnie zły smak i za coś jakby, za obiekt, za coś obrzydliwego i wtedy wyświetlił mi się, nie wiem, fajno Polak albo prawdziwy mężczyzna. Kiedy mi się wyświetlił prawdziwy mężczyzna, wyświetliła mi się tradycyjna pani domu jako jego swojego rodzaju, nie wiem, żeńskie odzwierciedlenie. Kiedy, nie wiem, kiedy czytałam na przykład komentarze na temat pandemii w różnych mediach, nie wiem, opiniotwórczych, to wtedy przyszedł mi do głowy temat postać autorytetu i wykształciucha, ponieważ byliśmy po raz kolejny pouczani w taki strasznie protekcjonalny sposób, co my mamy robić, jak przetrwać tę pandemię i przez właśnie tych autorytetów i sobie pomyślałam, zaraz, przez ostatnie 30 lat właśnie słyszymy taką litanie tego, co my mamy robić i że jakby ta postać autorytetu jest z tego powodu szalenie ważna, bo właśnie Polacy po zniknięciu tego państwa socjalistycznego zaczęli mieć ekspertów, którzy mówili im, jak mają się w tej nowej rzeczywistości zachowywać. I też dużą inspiracją były, nie wiem, poprzednia wystawa u Was, czyli Disco Relax, ponieważ to były lata 90., polska transformacja. Wtedy uznaliśmy w pewnym momencie, że chcemy się zajmować jednak tymi typami od lat 90., a najbardziej tymi, jakie one są teraz. Znaczy niektóre z tych typów są starsze, inne młodsze. Na przykład fakt, że pani emerytka pielgrzymka z pani pielgrzym, nie wiem, z gazetką z dyskontu jest taka, jaka jest. Ona oczywiście wiekowo jest starsza niż większość postaci na wystawie, a to, że ona jest taka, jaka jest, bierze się na przykład z tego, że ona podczas transformacji najprawdopodobniej zubożała, mam niewielką emeryturę i musi jakoś, i to określa jej świat, jakby zbieractwo, kolekcjonowanie, zaradność i tak dalej. Więc inspirowała, jakby to się wszystko działo jakoś na bieżąco, bardzo ciężko jest odtworzyć. Nawet sam fakt, że tych postaci akurat jest 12, a na koniec 13, też jest jakimś swoistym cudem. Ja tego nie planowałam, ale w trakcie naszych dyskusji na przykład okazało się, że no więcej niż 12 czy tam 13 to już byłoby za dużo wtedy jakby. I wtedy sobie pomyślałam, bingo, fantastycznie, że mamy akurat dokładnie, wtedy się okazało, że jest po 6 postaci z każdej strony barykady jakby polityczno-ideologicznej i też genderowej w Polsce, bo chyba mam wrażenie, nie liczyłam tego, jest tyle samo mężczyzn i kobiet. No i wtedy też pojawił się pomysł tej figury odmieńca, bo wtedy na przykład tutaj mnie inspirował już, nie wiem, Werner Herzog i Kaspar Hauser, szczerze mówiąc, którego chyba wtedy czytałam i pomyślałam sobie, że to jest taka postać, w którą można włożyć wszystko to, czego te pozostałe postaci nie wyczerpują. Wtedy też myślałam o protestach osób i rodziców osób niepełnosprawnych i takich głosach niesłyszanych w Polsce. I też super ważny dla mnie był na przykład moment, że postanowiliśmy, że będzie figura Ukraińca i że na przykład będzie figura geja. I w tym sensie na przykład mam wrażenie, że nie wiem, obywatele Ukrainy przyjeżdżają do nas już pewnie od
znaczy od kilkudziesięciu lat, ale ta nowa, bardzo intensywna emigracja na przykład trwa od czasu Majdanu, czyli przynajmniej 7 lat albo dłużej, i że to już jest naprawdę prężna społeczność w Polsce, a że oni nie mają, jakby bardzo niewiele jest takiej oferty kulturalnej dla nich, i że jakby oni są nieupodmiotowieni i że w ten sposób my upodmiotowimy, tylko że jak wiadomo, nie można nadawać czegoś takiego jak podmiotowość, tylko żeby ktoś stał się podmiotem, to musi się stać nim samoistnie, więc my nie możemy powiedzieć, że my upodmiotawiamy kogokolwiek, ale jakby w pewnym sensie jest to dla mnie niezwykłe, że taka państwowa instytucja pokazuje pewien przekrój społeczny i nie wiem, tak, że jakby ze swojej strony upodmiotawia nie tylko to, co zawsze, czyli jakby autorytety, te głosy płynące z góry, jakby narzucanie, jak kultura powinna wyglądać, tylko że odzwierciedla w pewnym sensie to pulsujące życie, nie wiem, polskiej ulicy, jakby te najnowsze warstwy polskiego społeczeństwa, i każdy może wobec tego, nie wiem, się w tym przejrzeć albo znaleźć coś dla siebie. Płynnie doszliśmy wobec tego do przesłania wystawy, bo gdzieś też wokół tego krążysz, kiedy mówisz o tym, w jaki sposób jest skonstruowana, przed czym się nie cofnęliśmy. Chcieliśmy pokazać wszystko, być odważni, jednocześnie właśnie też nie wartościować i zrobić to w taki bezpretensjonalny sposób. Agata, no co jest według ciebie przesłaniem tej wystawy i też gdybyś mogła osobiście odnieść się do tego tytułu, czyli sama go zinterpretować, jak tego rozumiesz? Znaczy, jak wspomniał Tomek, ale dla mnie to jest fantastyczne, że tytuł wziął się z literówki tak naprawdę w jakimś konspekcie, którym dzieliliśmy się, ale no to jest fantastyczne słowo. Słowo, które zawiera w sobie dwie wartości, które my w swoim gronie podzielamy i uważamy za ważne, za jakieś dobro wspólne, i tą różnorodnością i równością też postaci na wystawie komunikujemy właśnie, że to jest horyzontalne, a nie wertykalne. Nie wiem, co chciałabym jeszcze powiedzieć. No, znaczy wydaje mi się, że to jest unikatowa wystawa przez to, że pokazuje właśnie te rzeczy, te wartości w taki sposób nienarzucający i poprzez też modę. I to nie jest wtłaczanie do głów na siłę jakichś tam wartości, że powinni być tacy albo inni, ale też jakieś zaproszenie do dyskusji, ponieważ myśmy wielokrotnie przecież się zastanawiali, to przecież musi wzbudzić jakieś tam kontrowersje, że to zostanie uznane za stereotypy, że obrażamy kogoś, nie wiem, nawet, tak, że odbiór może być jednoznacznie negatywny, i jakby, ale podjęliśmy to ryzyko i to jest też fantastyczne, to jest na pewno wartość, że to nie jest wystawa etnologiczna, która... Coś nam się... Nie słyszę. Tak, że gdybyś się, Agata, odniosła też do tego, jak rozumieliśmy tą edukacyjność, bo ten temat też się przecież pojawiał, w jaki sposób my widzimy poprzez to, co pokazujemy, to oddziaływanie edukacyjne tej wystawy. Jak ty to widzisz, jakbyś to skomentowała? To jest zupełnie nienachalne i też to jest szkolne. To jest też wystawa dla dorosłych. Nie wiem, chciałabym zachęcić wszystkich, wydaje mi się, że to jest wystawa dla każdego. Wiem, że to jest niemożliwe. Nie wiem, na pewno są część treści naszej wystawy to są sprawy trudne, tak? No bo jakby mówić o tym, że panują nierówności, że jest coś takiego jak klasizm, czyli ocenianie kogoś w sposób negatywny, na przykład na podstawie tego, że jest biedny albo ma, nie wiem, niskie pochodzenie społeczne. No to są sprawy trudne, przykrywane zazwyczaj jakąś taką retoryką, kochajmy się, wszyscy Polacy to jedna rodzina. No i my też nie próbujemy ukrywać, że te takie napięcia społeczne istnieją. No i w tym sensie... Ktoś może przyjść i jakoś, nie wiem, się z nami nie zgodzić, wyrazić jakiś tam, nie wiem, sprzeciw, ale jakby w tym sensie, znaczy edukacyjna w tym sensie, że pozostawia jakieś tam pole do interpretacji,
No i też nie jest jakieś takie gładkie. To nie jest tak, że my próbujemy wszystkim zrobić dobrze, tak? Wszystkich zadowolić. Jakby dla mnie to jest też niesamowite. Byłam tym szalenie pozytywnie zaskoczona, że takie pomysły można zrealizować i jakby muzeum się okazało bardziej otwarte niż wiele takich baniek wydawałoby się lewicowych, super otwartych, super progresywnych, nie wiem, na Facebooku czy gdzieś. Jakby naprawdę tutaj poszliśmy na całość i w niczym się nie mitygowaliśmy i to jest fantastyczne. Dziękuję. Bratku, do bratka się zwracamy jako do najwyższej instancji z racji jego etnologiczności czy etnograficzności. Bratku, jakbyś się odniósł chociaż krótko do tej idei typów ludowych. Na wystawie stałej Czas świętowania, którą też można jeszcze zobaczyć i zawsze zobaczyć, kiedy też muzeum się otworzy, mamy wizualizację właśnie takiej praktyki etnograficznej. Gdybyś odniósł się do tego źródła, z którego żeśmy zaczerpnęli inspirację, do tego, żeby zaproponować nową inspirację. Dzień dobry, jeszcze raz powiem. Też odniosę się do tej najwyższej instancji. No ona chyba w naszym gronie to tylko wzrostem jest tam najwyższy. Natomiast co do inspiracji typami ludowymi, powiedzmy tak, no jest to dosyć trudne, żeby to przedstawić bardzo krótko, ale jeśli miałbym to zrobić, podzieliłbym to na, nie wiem, na kilka punktów. To można zrobić tak, można powiedzieć tak, że jeśli traktujemy etnografię, jeśli myślimy o etnografii jako refleksji o człowieku, zrodziła się ona jako fascynacja obcością, tak sobie to powiedzmy. Czasami ta fascynacja, z naszej perspektywy możemy powiedzieć, że ta pierwsza fascynacja nawet była niezdrowa, prawda? Bo jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład ludzkie zoo. Druga rzecz, to aby opisać obcego, współcześnie robimy dokładnie to samo, posługujemy się najczęściej jakimiś schematami. Raz te schematy nazywamy modelem, raz nazywamy stereotypem. I trzeba też pamiętać, że ta XIX-wieczna kultura, w której wyrosła etnografia, no wolna od jakichś tam ocen i uprzedzeń nie była. Potem myśląc, kolejny krok to jest chcąc budować jakieś taksonomie, wykorzystujemy te modele i musimy się posługiwać jakimiś uproszczeniami. Żeby budować te modele, potrzeba danych, a tymi danymi bardzo często były dane wizualne. I jakie one powstawały? Początkowo, prawda, były rysowane, były to akwarele albo rysunki. Potem, tutaj też może nie wszyscy to wiedzą, ale etnografia rodziła się razem z fotografią. I potem te miejsce danych rysunkowych, cudzysłów, zastąpiły fotografie. I ten aspekt wizualny jest w etnografii współcześnie niezbywalny, ale on właśnie w największym stopniu przyczynił się do tego, żeby powstały typy ludowe. I czym taki typ ludowy był? Typ ludowy był czymś równocześnie bardzo szczególnym, a z drugiej strony bardzo ogólnym. Pokazywał tutaj, Agata wspominała o tym, że początkowo inspiracją było ciało. I tutaj to ciało człowieka też było właśnie w typie przedstawione. Tyle tylko, że nie było to ciało indywidualne. To było ciało, w cudzysłów powiedzmy sobie, ciało ogólne, ciało wspólne. Że jak był typ, nie wiem, chłopa z Podlasia, to był tak przedstawiony, żeby było widać ten, nie wiem, duży nos, czerwone policzki i tak dalej, ale nie było w tym indywidualności, to był właśnie model. To, co nadawało jakieś indywidualności, nawet nie to, że indywidualności, tylko tożsamości, to był strój, w który on był ubrany, prawda? Tutaj wchodzi kolejny aspekt, jeśli chodzi o typy. Trzeba połączyć, że ten, i to jest bardzo dobrze wiąże właśnie z tym, co zrobił Tomek i Agata. Mianowicie w tym XIX wieku typ ludowy
był też próbą budowania jakiegoś obrazu, obrazu tego, co my teraz nazywamy narodem, społeczeństwem, jakąś wspólnotą, jakimś etnosem. No i tutaj też to mamy, tutaj w tym, co zrobili Tomek i Agata, też są tak jakby odsączone pewne najbardziej może charakterystyczne czy pozyskane z mediów społecznościowych, z gazet o celebrytach i stron o celebrytach, takie największe smaczki, prawda? I to jest, no to był właśnie, to jest ten tak najprostszy sposób chyba, jaki mogę o tym powiedzieć, typ ludowy. A czy uważasz wobec tego, że ta wystawa pasuje do Muzeum Etnograficznego? Ponieważ w naszym projekcie Rzeczy Kultowe się bardzo często zderzamy z takimi opiniami. To bardzo mocno wybrzmiało przy okazji wystawy Disco Relax, która była poświęcona fenomenowi kultury disco polo. Dlaczego ta wystawa pojawia się w Muzeum Etnograficznym i żeśmy po stokroć próbowali to tłumaczyć, no jednak bezskutecznie dla części osób, które miały wyrobione zdanie na ten temat. Dlaczego ta wystawa i czy pasuje, bo może nie pasuje? Według mnie jak najbardziej pasuje, i znaczy pasuje, jest odpowiednia i ona może się, powinna była się znaleźć tylko i wyłącznie w Muzeum Etnograficznym. Ze względu na to, że ten typ pozostał w pewien sposób, bo przez cały czas odczytujemy świat stereotypami, bo zwariowalibyśmy, gdybyśmy za każdym razem niuansowali każdą postać. No, ja bym przynajmniej na pewno wylądował w wariatkowie. A zmienił się kontekst. Nie robimy tego geograficznie, nie robimy tego obyczajem, tak jak na przykład robił to Oskar Kolberg w Szalonych Pismach, prawda? Bo raz, że mamy po pierwsze jakąś lokalność typu na przykład rzeszowskie, potem obrazek Putjatyckiego czy Gersona i jakiś, mamy przedstawienie jakiegoś stroju plus opis obyczajów, które w jakiś sposób odróżniały ich od, nie wiem, kieleckiego, krakowskiego i tak dalej. Tutaj natomiast mamy inne czynniki, które kształtowały i które współcześnie kształtują nasz świat. No to jest, Agata tego nie powiedziała, ale kiedy rozmawialiśmy o tym wspólnie wszyscy, podkreślała to chyba najbardziej z nas wszystkich, ale mówiła właśnie o widzialności. I to jest to jak się pokazujemy, jak nas widzą i kto kreuje ten obraz. I dzięki tej wystawie my możemy właśnie o tym opowiadać, bo ona wskazuje na te miejsca, to jest złe, ale źle powiedziane, ale wskazuje te tak jakby źródła tego obrazu. Nie wprost, bo nie możemy dawać prawie wszystkiego kawa na ławie, zostawmy coś dla widza, ale no ja to w taki sposób uzasadniam, że ona poprzez kontekst idealnie wpisuje się właśnie w charakter Muzeum Etnograficznego. Tym bardziej, że też oczekuje się od tego typu placówek, czyli od muzeów, pewnego, nie to, że zaangażowania w kształtowanie pewnego nie wiem, myślenia, ale o zaangażowanie w dawanie możliwości wyboru. I muzeum akurat w tym przypadku według mnie sprawdza się, etnograficzne w tym przypadku sprawdza się idealnie. Kolekcja. To jest kolekcja Tomasza Armady, ale jednak kolekcja. Mieliśmy taki chytry zamysł, żeby ją włączyć do kolekcji muzealnej. Pytanie, jak ty myślisz, czy jeśli za 100 lat zostanie znaleziona w skrzyniach, zamknięta, to powie coś naszym potomnym na temat naszego społeczeństwa, czy będą w stanie coś wyczytać, czy potrzebne są do tego jakieś dodatkowe informacje? To jest potwornie trudne zagadnienie, ze względu na to, że no i tutaj wchodzi jakiś rodzaj relatywizmu, to zależy jak po pierwsze my opowiemy o tej wystawie i co z niej zostanie, po drugie jakie słowniki do opisu tych rzeczy powstaną za 50, 70, 100 lat. Bo my teraz
parę lat temu przetoczyła się przez Polskę, prawda, przez Polskę fala mówienia o chamach i chłopach jako czymś bardzo istotnym i ważnym i części naszego dziedzictwa i tożsamości. I jako takie ta wystawa na pewno może być odebrana, tyle tylko nie wiadomo, czy będziemy mówić o tym właśnie kategoriami tożsamości, polskości. To może się bardzo zmienić, a to może się nawet zmienić dużo szybciej niż za 100 lat. Więc byłoby bardzo fajnie, gdyby ta wystawa i opowieść Tomasza i Agaty szybko też zostały, znaczy szybko, w sensie za 2-3 lata zostały na przykład ponownie zreferowane czy zrecenzowane i zobaczylibyśmy, czy ten język w którąś stronę ewoluuje, czy ewoluuje nasze społeczeństwo. Więc to jest, tak o tym myślę, czy coś z tego ktoś wyciągnie. A teraz ty skomentuj tytuł wystawy ze swojej perspektywy. A tutaj nie powiem nic, nie wiem, odkrywczego, nowego. Myślę, że też przez cały tok mojej wypowiedzi nic takiego nie padło, ale no zgadzam się z Agatą tutaj, która przywołała historię lapsusu przejęzyczenia, potem opowiedziała o tych dwóch istotnych i rzeczywiście w jakiś sposób wiążących nas pojęciach. Ja jedynie mogę dodać, że są to jakieś takie, no w dużym stopniu też życzeniowe. Wyraża się przez to nasze trochę życzeniowe myślenie, ale to nie znaczy, że ono jest złe. Czyli tutaj to nie było z wokabularza etnografa, to, że powiedziałem złe. Więc ja myślę o tym tak, no w taki sposób, że jest to, chcielibyśmy, żeby jednak ta horyzontalność Agaty, o której ona wspomniała, przeważała nad tym wertykalnym światem zależności społecznych. Zaangażuję cię teraz, Bratku, do zajrzenia na czat, czy są jakieś pytania, ponieważ dopłyniemy do portu, co oznacza, że będzie teraz taka rundka. Wrócę do Tomka i kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym, żebyście powiedzieli od siebie, dlaczego warto przyjść na tą wystawę, dlaczego warto zaktywizować się, znaleźć jutro czas, pojutrze, lub po prostu śledzić też spotkania z nami, ponieważ będziemy oprowadzać po tych wystawach, będziecie oprowadzać, będziecie przedstawiać swoje perspektywy. Zaprosimy też no, różne osoby interesujące, nie będę teraz jeszcze zdradzać kogo, które też pokażą nam klucze interpretacyjne i pomysły na to, w jaki sposób można podejść do, co można wyczytać z tej wystawy, z typów kostiumów zaprojektowanych przez Tomka. Tomku. W sensie, no, jak zachęcić, znaczy dlaczego zachęcać? Dlaczego warto? No myślę, że warto pójść nie tylko ze względu jakby na to, że to jest właśnie pierwsza wystawa projektanta w takiej instytucji żyjącego w Polsce, ale jakby już pomijając tą kolekcję moją i tak dalej, to był taki proces, który właśnie wynikał jakby to był żywy proces, to nie była właśnie jakaś kolejna moja chora wizja, która się uroiła mi w nocy gdzieś tam w pracowni, tylko to była po prostu nasza wspólna wymiana i rozmowa i jakby bardzo dużo emocjonalnych rozmów i dużo właśnie emocji. Jakby wydaje mi się, że to jest ciekawe, że to jest właśnie nie tylko moje jakieś spostrzeżenie, tylko jakby wasze też, Bratka, Ani, Agaty. Każdy z nas pochodzi z innego, tak naprawdę każdy z nas ma inny kapitał kulturowy i inne jakieś, nie wiem, poglądy i pochodzi z innych środowisk. Jakby niektórzy z twórców wystawy nie wiedzą o... Znaczy, nie wiem, zamieszałem się, ale no wydaje mi się, że
też dla nas to była taka na wielu etapach ogromna zabawa. Jakby wydaje mi się, że ta wystawa może jakby dawać radość ludziom i śmiech, i, ale też, nie wiem, jakieś emocje po prostu może wzbudzać. Agata? Znaczy wydaje mi się, że oprócz tego wszystkiego, co powiedział Tomek, znaczy przyczyna numer jeden jest taka, że musicie to zobaczyć teraz, ponieważ za 3 dni zamkną, potem nie wiadomo, co się dalej z tym zdarzy, a jest to wizualnie naprawdę jedna z najatrakcyjniejszych wystaw, jakie obecnie można zobaczyć chyba w Polsce. Ta wystawa jest naprawdę kolorowa, w tym sensie, że pokazuje Polskę jako kolorową. Znaczy Tomek zarazł ich swoją wielobarwnością. W tym sensie, że jakby typy w rodzaju, nie wiem, właśnie tradycyjnej pani domu, czy tego mężczyzny, czy jakieś inne mogą się wydawać z odległości jakieś szare, dobrze znane, ale takie zupełnie nie są. I Tomek ich zaraził trochę swoją tęczą i swoją barwnością. Znaczy one mają osobowość, one żyją, drgają. I ja nie wiem, po prostu no to jest pierwsza tego rodzaju wystawa, gdzie mody, która nie jest tak naprawdę wystawą mody, no bo jakby uważam, żebym obraziła Tomka, mówiąc, że to jest moda, ponieważ tak naprawdę wszystko, co on chciał zrobić, było antymodą. Tak, ponieważ na przykład na pierwszy rzut oka, nie wiem, czy na przykład zobaczycie, że to jest uszyte właśnie z tych najgorszych materiałów. Że ta wystawa tak naprawdę mówi też bardzo wiele o, nie wiem, o naszej kulturze materialnej, współczesnej, o śmieciowości, o produkcji śmieci, jakby odpadkowości, jakby o odpadkach, które udają coś właśnie wyglansowanego i wspaniałego, a tym nie są. A być może czymś, co jest szare pozornie, a jest właśnie wspaniałe i ciekawe. I nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest wystawa bardzo odważna, barwna i wspaniała. Dobrze. Słuchajcie, to jeszcze bratku, ty powiedz. Ja odniosę się do twojego wspomnienia o tym, o czacie na YouTubie. Nie wiem, czy to wynika z, nie wiem, czy to wynika z problemów płynności z czatem, ale nie padło żadne pytanie. Ja widzę, że mega dużo pytań. Tak, to widocznie moja. To jeśli wy też podążacie za tym, to ja mogę przeczytać te pytania. To proszę przeczytać, bo dla mnie to jest. Dla mnie to jest zadziwiające, bo ja właśnie nie dostałem. To ja będę czytać, tylko tutaj pominę te pytania, które nie są pytaniami, tylko powitaniami i jakimiś, czy transmisja zostanie zapisana, bo transmisja. Tak, zostanie. To pierwsze pytanie. Jaki waszym zdaniem wizerunek Polski wynika ze stworzonych typów? Czy można w ogóle taki wizerunek stworzyć na tej podstawie? Kto chce odpowiedzieć na to pytanie? Może bratek, ty? Jako typy? No oczywiście, że można, no, bo to robimy. I nie ma się co bać, że to robimy. Wszelkie nauki społeczne, znaczy nauki, dla mnie refleksja społeczna to robi. Więc jak najbardziej jest to obraz, ja bym powiedział może troszkę bardziej, że to jest to obraz obrazu na tej zasadzie właśnie naszego społeczeństwa i naszego widzenia świata. Ale trochę też odpowiedzią na to, jaki to jest, to każdy sobie może odpowiedzieć, bo w momencie, kiedy przyjdzie się na tą wystawę i zanalizuje się też, poświęci się czas na przeczytanie tej opowieści o każdym z typów, obejrzy się właśnie pod kątem jej prezentacji, ale kontekstów, które chociażby wyznaczają tła kolorów czy jakości tkanin, formy, no wyczytuje się tyle znaczeń, że buduje się po prostu własny obraz i chyba właśnie wydaje mi się, że to jest ta mocna strona, to znaczy ta, dla której na przykład ja chciałabym zachęcić do przyjścia, że ta, że ona nie ma takiej bariery wejścia moim zdaniem, że można ją po prostu poczuć i łatwo dać się pociągnąć do takiego dialogu z tym, co się widzi i rzeczywiście tworzyć własny obraz tego społeczeństwa. Kolejne... Uaktualnił mi się YouTube, więc też mam dostęp do pytań. Bardzo przepraszam za to niedomaganie. Kto teraz czyta następne pytanie? Coś kolejne. Ciekaw jestem, czy do którego z typów jest wam najbliżej. Pozdrówki. Powiedzcie komu, do którego.
sensie, który lubimy najbardziej? Znaczy, chyba z którym się utożsamiamy najbardziej. Mhm. O Jezu, ja mogę powiedzieć, że realistycznie powinnam się utożsamiać się z wykształciucha autorytetem, gdyż ja też mówię ludziom, co mają, jak mają myśleć bardzo często, mimo że oczywiście na tej wystawie udaję, że tak nie jest. Ale moim ulubionym typem i który mi sprawił największą trudność i tak naprawdę najbardziej zafascynował, chyba jest ta żona królowa życia. Czy patoinfluencerka, tak? Najbardziej taka dwuznaczna postać, też dlatego, że czułam na początku, że najbardziej będę musiała jej jakby bronić, a w sumie ona mnie nie potrzebuje, ona to broni sama i dzisiaj na przykład Małgorzata Godlewska zareklamowała wystawę Tomka we wspaniały sposób na swoim Instagramie i to było cudowne i no nie wiem, mam nadzieję, że przyjdzie i przejrzy się w tym obrazie i jakby nie dostrzeże w tym żadnej, nie wiem, próby oceniania czy pogardy, bo ktoś tam jeszcze zapytał w tych pytaniach, czy się silimy na obiektywizm, czy to jest próba samooceny. No nie wiem, znaczy z jednej strony te typy to nie jest, no bo jakby to nie zostało być może wystarczająco jasno powiedziane, że to są typy właśnie utkane z tych, to są takie awatary utkane właśnie z tych medialnych tkanek, to są takie symulakry, ale z drugiej strony te symulakry oczywiście te mają też trochę prawdy w sobie, tak, więc z jednej strony ustawa jest trochę krytyczna w tym sensie, że no, jest nam przykro, że funkcjonuje tak dużo na przykład negatywnych opinii na temat Polaków, na temat różnych innych grup. Chcemy jakby je ośmieszyć troszeczkę albo zasugerować, że no, to nie jest zbyt fajne. No ale z drugiej strony jakby też zdajemy sobie sprawę, że te różne obrazy społeczne, one z jakiejś rzeczywistości społecznej wyrastają, więc jakby tak naprawdę jesteśmy krytyczni, ale też komentujemy, skąd te negatywne przekonania na temat siebie nawzajem się biorą. No ja natomiast najbliżej się czuję, czy ja właśnie jestem czymś pomiędzy Beneficet, Pencet Plus a alternatywką, jakby właśnie dokonał się jakiś mój awans klasowy z tego beneficjenta 500 Plus do tej alternatywki, w tej pracy Sasy alternatywka właśnie jest tam taka postać takiego wydzieranego na twarzy, takiego niby dresa, takiego niby rapera, artysty, który tam się, nie wiem, tnie i maluje obraz wymiotami swoimi, no to jestem właśnie czymś pomiędzy tym beneficjentem 500+. Jakby właśnie do mnie też dotarło jakby podczas robienia tej wystawy, że ja też mam jakieś takie klasistowskie zapędy, bo jakby przez to, że chciałem awansować społecznie, no to jakby musiałem znienawidzić jakąś część tożsamości swojej. Znaczy wydaje mi się, że nie jestem aż takim, jakby nie odpływam w tym klasizm jakoś tam za dużo, ale jakby on gdzieś tam we mnie jest. I to dla mnie też było jakby takie przełomowe w sumie uzmysłowić sobie to, że jakby coś takiego we mnie jest. A ja natomiast, jeśli ja mam powiedzieć, to ja zostałem zaklasyfikowany do pewnego typu i zaakceptowałem to, tak powiem. Przez kogo, bratku, zostałeś zaklasyfikowany? Ale cóż, tego nie musimy mówić przez kogo. Nie, przez was wszystkich, tak mogę powiedzieć. I zostałem ubrany w te chyba najdłuższe portki na tej wystawie, które... W sensie jako prawdziwy mężczyzna, choć nie do końca jest to ta taksydermia, która jest, czyli te wypchane zwierzęta, to jest mój świat, ale i trochę tak jest, bo to Agata bardzo barwnie opowiadała o szarych kolorach z jednej strony, z drugiej strony sportowych ubraniach. To jeśli chodzi o tutaj taką autoterapię, to tak, to jest ten mój fragment. Natomiast tutaj się chcę jeszcze odnieść do innych. Tutaj jeszcze mogę przywołać inne pytania i odniosę się też do tego, co Agata mówiła.
Agata mówiła, że nie musieliśmy się silić na obiektywizm, bo mamy nawias muzeum. Trzeba też o tym pamiętać. I artysty, tak. Kompletnie tutaj tutaj te dwa no tu przez ją powiedziałem nawiasy, można powiedzieć cudzysłowy, są bardzo mocne i one pozwalają nam na dużo i też pozwalają zbudować coś, co w etnografii mówi się, określa się mianem ironii. Natomiast w takim podejściu, takim tłumacząc to na polskie, chodzi po prostu o rodzaj dystansu do świata, czyli potrafienia spojrzenia i na siebie, i na obcego, tak jak na jakieś dziwo. O to troszkę o to chodzi. Tutaj jest też ciekawe pytanie, które można, ono brzmi dokładnie tak, co myślicie o typach w kontekście obecnej sytuacji, czy dodalibyście dziś jeszcze jakiś typ? I my możemy, ja bym zadał je troszkę, nie wiem, przepraszam autorkę tego pytania, ale zadałbym je tak, dlaczego nie zaprezentowaliśmy jakiegoś typu i jakiego? I tutaj Agata, Tomek, Anka, proszę bardzo. Jeszcze ty się musisz wypowiedzieć. Ania musi powiedzieć jeszcze. Dobrze, to od razu dojdę do tamtego pytania. No więc ja uważam, że żadnym typem nie jestem i nie byłam z tych, które są w takiej czystej formie. Natomiast jeżeli mam odnajdować tak szczerze jakieś cechy, to w trzech typach, gdzieś z Europolakiem, wykształciuchem i panią domu, ale na pewno marzyłabym, żeby zostać panią domu, więc myślę, że to tak, ale to marzenie się nigdy nie ziści. A teraz jeśli chodzi o to pytanie, tak, bo pytanie było, jakie było to pytanie? Co myślicie o typach w kontekście obecnej sytuacji? To znaczy... Czy jakiegoś brakuje? My dyskutowaliśmy, no może rzeczywiście, to znaczy ja pamiętam, że być może, może być takie odczucie, że brakuje tego typu, który, nie wiem czy pamiętacie, z dyskusji naszych pandemicznych zgłosił Bratek, bo była kobieta aktywistka, pojawił się ten typ, żeśmy go dużo, długo dyskutowali, ale potem ona gdzieś zaczęła ewoluować w kierunku, w innych kierunkach. Ja pamiętam, że pojawił się taki typ i był przez nas dyskutowany. Natomiast jaki inny typ mógłby się pojawić? No też jest pytanie może do tych, którzy nas oglądają. Też zapraszamy na tą wystawę, można by było tutaj zastanowić się, jakiego typu nie... Na pewno są typy, których nie pokazaliśmy. To też jest tam konieczność wyboru pewnego. No, te zagrały mocno gdzieś tam nam i na te się zdecydowaliśmy. Mi się wydaje, że te typy można mnożyć po prostu w nieskończoność tak naprawdę, że po prostu jakbyśmy się uparli, to byśmy mogli stworzyć kilkaset tych typów tak naprawdę. No otwieramy, że tak powiem, tą aktywność dla wszystkich teraz. Mogę też skomentować, że teraz sobie przypominam, że znaczy moją taką czuję, że... No bo ja, jeśli chodzi o postać odmieńca, to przez chwilę się zastanawialiśmy, czy, znaczy ja się na pewno zastanawiałam, czy to nie mogłaby być, nie wiem, właśnie osoba niepełnosprawna, inspirując się tymi protestami w Polsce, ale w ogóle, ale nie wiedziałam, szczerze mówiąc, jak miałabym to przedstawić i wtedy na przykład okazało, całe typy właśnie są takie trochę satyryczne, tam gdzie niegdzie można się pośmiać, no to tutaj jakby wkracza właśnie już taka totalna powaga i można powiedzieć, że to jest trochę wymyk, bo w pewnym momencie, w momencie, kiedy Tomek powierzył to grupie Sixa, to jakby oni już nadali temu kształt i jakby oni wobec tego zadecydowali, że to będzie o tym, jak społeczeństwo potrzebuje po prostu odmieńca, jakby czegoś dziwnego, ekscentryka i że jakby karmi się tym. No jakby ten wydźwięk trochę zniknął, ale no i teraz sobie przypominam, że rzeczywiście Bratek rzucił tą aktywistkę i być może ja to zablokowałam. Ponieważ uznałam, że jest to postać, której nie wolno się śmiać. Nie wiem, jakby, ale jeżeli tak, to też coś tutaj, znaczy to o mnie świadczy. Być może też dlatego, że, znaczy
sami zobaczcie, że po prostu tutaj mówię tyle o tym obiektywizmie i tak dalej, no ale jakby bardzo łatwo było mi oczywiście stworzyć jakieś satyryczne typy ludzi, którzy w pewnym sensie nie mają ze mną nic wspólnego, a nawet jeżeli kiedyś mieli ze mną coś wspólnego, czyli na przykład właśnie taki typ wykształciuchowy, nie wiem, na przykład, że w liceum czytałam Gazetę Wyborczą i to była moja Biblia czy coś w tym rodzaju, to teraz jestem już tak awangardowa, że już dawno nie ma ze mną po prostu nic wspólnego. Natomiast faktycznie, gdybym tutaj miała dotknąć typu pod tytułem aktywistka feministyczna, to kurczę, to byłoby strasznie, strasznie trudne, bo być może właśnie tutaj, znaczy ja sama aktywistką feministyczną nie jestem, ale jakby są mi to tematy szalenie bliskie i wtedy czułabym, że muszę uderzyć być może w swoich albo część siebie i kurczę, ale totalnie to wyparłam, więc no mea culpa, bije się w piersi. No być może dojdzie kiedyś jeszcze do tego, ale jakby sami tutaj podnieśliście fakt, że nie wiem, że dzieje się teraz na naszych oczach być może historia, która, tak jak mówił Bratek, nie wiem, że za 3 lata byśmy zrewidowali to, co stworzyliśmy i ciekawe, co by się wtedy okazało. No. Sama jestem tego ciekawa. Właśnie jeszcze ja mam coś do dodania, bo jakby mi właśnie gadałem coś tam z Sixą na temat tej wystawy i ona napisała, że dla niej po prostu te typy, które stworzyliśmy, no to jakby to jest właśnie, to są te protesty teraz, jakby, że to są te, wszystkie te grupy społeczne, które protestują teraz. Tak, a ja tutaj jeszcze wpadnę też w słowo i w słowo bardziej Agacie, bo Agata mocno podkreśliła, znaczy wypowiadając się, powiedziała słowo 2 razy, albo może nawet więcej, satyryczne. Ja nie czytam. Agata pewnie też tego tak nie czyta, ale ja nie czytam tego satyrycznie, tej wystawy w żaden sposób. Ona, może rzeczywiście to był jakiś mechanizm budowania i konstruowania tych typów, natomiast już samo, jeśli Państwo przyjdą i doświadczą, przeczytają opisy, które stworzyła Agata, tam satyry nie ma, tam jest naprawdę bardzo skondensowane mięsko, które... Dobrze smakuje. Ale też z takim pewnym horoskopowym nalotem, bo to też zostało dostrzeżone i bardzo docenione, więc że jednak ta naprawdę? Tak, że ma w sobie taką właśnie niezwykłość też pewnego objawienia, bo w gruncie rzeczy jest to retoryczne mięsko, ale ma trochę objawieniowy charakter, co naprawdę tylko przydaje temu takiej pikanterii, także myślę, że super. Opisy są naprawdę bardzo mocną stroną. Czy są jeszcze jakieś pytania, na które możemy odpowiedzieć, żeby wiedzieć, kiedy skończyć, bo to jest bardzo istotne. Dobra, to ja mam ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie mogę przytoczyć, tak, bo rzeczywiście już długo tutaj zajmujemy Państwa czas. Czy udało nam się uniknąć oceniania? Ja odpowiem krótko wobec za siebie. Uważam, że robiliśmy wszystko, żeby tego uniknąć. Czy tak się udało? Nie wiem. Pozostawiam innym pole. Jeszcze jest jedno pytanie od Magdy Zawadzkiej, dziennikarki. Czy są też postacie pozytywne, czy Polaków pokazywaliście w krzywym zwierciadle? Wszystkie są pozytywne. Oczywiście. No też mi się tak wydaje. Z miłością pokazywaliście. No to co? Chcemy zostawić Państwu niedosyt. W najbliższym czasie pojawią się i Tomek, i Agata, i inne ciekawe postaci, które zabiorą Państwa w podróż po różnorodności. Będzie okazja porozmawiać, bo też będziemy prowadzić to w podobnej formie. Ja ze swojej strony chciałam bardzo podziękować wszystkim za udział. Czy chcecie pożegnać się osobiście, Agato, Tomku? Powiedzieć do zobaczenia. To ja zacznę. Do zobaczenia. Tak. Agato, Tomku, zacznie Bratek. Proszę Państwa, no, miejmy nadzieję, że do zobaczenia, bo wystawa fizycznie stoi w muzeum. I teraz... Pachnie nowością. Więc tak, do zobaczenia. Ja zapraszam do muzeum. Natomiast z Państwem, z Tomaszem i z Agatą na pewno... Zobaczycie się w prowadzaniach.
Tak, to może ja już zaproszę na to oprowadzanie. Wiem, że jedno będzie w listopadzie kiedyś i no nie wiem, postaramy się pokazać Państwu w tych oprowadzaniach jakby jak najwięcej z tego, ale oczywiście w tym momencie możemy tylko mieć nadzieję, że wystawa nie będzie zamknięta zbyt długo. Na szczęście trwa prawie pół roku i to jest przynajmniej jakiś odpowiedni dystans czasowy, że będzie szansa ją zobaczyć na pewno. No ja też bym chciał właśnie zaprosić na to oprowadzanie moje kuratorskie i jakby chciałbym zrobić takie właśnie bardziej kontekstowe, jakby z perspektywy projektanta mody, nie tylko ograniczać się do tej etnografii i tego, o czym jest ta wystawa, tylko jakby opowiedzieć o refleksjach na temat współczesnej mody, właśnie sztuki i wzornictwa i jakby nie wiem, opowiedzieć o kulisach w ogóle powstawania tych rzeczy, bo to jest jakby można książkę napisać o tym i właśnie o takich ciekawostkach, anegdotach z procesu projektowego, wykonawczego i no i nie wiem, i liczę na to, że też właśnie będziemy mogli pokazać tą kolekcję wam nie tylko w formie wystawy, ale też w różnych innych formach, ale to po prostu czekamy na lepszy świat. Mogę tylko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego użyliśmy wypchanych zwierząt? Bo to są prawdziwe zwierzęta, tak? Ale już teraz, już kończymy. A, okej. Okay. Już kończymy, tak. Już no dobra, okej. Okay. To podczas oprowadzania ja na te wszystkie pytania, na które są, nie zostało odpowiedziane. Wypracujemy oficjalne stanowisko i będziesz mogła je przedstawić. Tak. Nie no, oczywiście troszkę sobie żartujemy, na pewno chętnie odniesiemy się do tego pytania. Nie zabiję. Wszyscy razem jako oficjalne stanowisko. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy, było nam bardzo miło i trochę smutno, że ta wystawa będzie wkrótce zamknięta. Tym bardziej zapraszamy jutro i pojutrze, jest okazja, zapraszamy serdecznie i czekajcie też na informacje, jak spotkać się z nami przy najbliższych okazjach. Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony nam czas. Dziękuję. Jak to się wyłącza?